radości poprzednich. Los swój tkasz z tęsknoty otuchy nadziei. Układasz swój świat. Od występu zespołu Erato rozpoczął się koncert charytatywny dla pogorzelców, którzy ucierpieli w lutowym pożarze. Dla 8 rodzin zaśpiewali i zagrali wokaliści Spółdzielczego Centrum Kultury i Studia Fart, a także raperzy Maciek M i Rewers. Na trąbce zagrał Miguel, a zatańczył B-Boy Gregory. Gwiazdą wieczoru był zespół Bayerful. Poszkodowani otrzymali także prezenty od sponsorów, m.in. sprzęt AGD od My Center oraz wczasy i pieniądze od Zbigniewa Stanogi. On także opłacił występ gwiazdy Disco Polo. Co mnie skłoniło? Myślę, że przede wszystkim ta empatia, którą prezentują sami mieszkańcy Bielawy, dlatego że to oni byli tym zaczynem do tego wszystkiego. Ja jedyne, co sprezentowałem dzisiaj tutaj, to występ zespołu Bayerful. To nie są jakieś wielkie koszta, ale moim marzeniem jest zebranie tych środków, takich środków, by one wystarczyły dla tych poszkodowanych rodzin. Mamy 8 rodzin, 28 osób. Ja jestem sobą ciągłym i nie chcę się zmieniać. Bo w moim ciele jest dobrze wszystko na ten temat. Chcę się nadawać dobrem, ciepłem innych ludzi. Bo życie to coś więcej niż u boku kilku kumpli. Chcę kochać ma plecakie, bo ona mnie kocha. Chcę robić hip-hop, nie wciągać na blokach. Mam te marzenia, widzisz, ja jakoś się spełniam. Bo mam tu motywację, motywację i ziemia. My bardzo czynnie współpracujemy z panem Zbigniewem Stonogą, który zadzwonił do mnie przed Wielkim Tygodniem. Mówię, słuchaj, masz wolne 30? Ale mówię, który 30? Bo mówię, 30 kwietnia to już gramy. Nie, 30 marca. Okej, mówię, mamy wolne, to, ale co? Poczekaj, oddzwonię ci. No i później zaczęły się telefony, kto, co, jak, gdzie i jesteśmy. Mamy jedną drogę, nie jeden cel na świat. Ambicje prowadzą nas tam do światła, aby stanąć na szczycie, uwierzyć, nie milczeć. Być sobą, być kimś, na nich tu idę. Mamy jedną drogę, nie jeden cel na świat. Ambicje prowadzą nas tam do światła. Chciałem też zwrócić uwagę mieszkańców Bielawy, że w jednej z tych rodzin sześcioklasista, wyniósł z płonącego domu 8-miesięczną swoją siostrę. Więc mamy bohatera w Bielawie. Warto o Grzesiu wspomnieć. Co mnie skłoniło? Wszystko to samo, co mnie skłania w każdej takiej sytuacji. My Polacy mamy to do siebie, że jak możemy, to chyba pomagamy, nie? I to chyba nic wielkiego. Ja myślę, że nie tylko dla poszkodowanych, ale dla wszystkich mieszkańców, żebyśmy czuli tą jedność między rodakami, żebyśmy mogli razem się wspierać w trudnych chwilach, a że akurat taka jest dziwna sytuacja, no trudno, no trzeba też i czasami wesoło śpiewać. Zawsze po jakichś pochmurnych dniach przychodzą radosne, słoneczne, tak więc myślę, że takie słoneczko przywieźliśmy ze sobą. Choć teraz nie wiemy, bardzo bym was prosił, byście, jeżeli serduszko wam tak żywiej bije, byście skorzystali z tej możliwości i pomogli tym ludziom, którzy są naprawdę w bardzo wielkiej potrzebie. Nie potrzeba dużo czasami, bo wystarczy te parę złotych, ale byleby nas było dużo. I wtedy się okazuje, że zbieramy bardzo, bardzo pokaźne sumy i kwoty i te pieniądze wtedy już naprawdę pomagają tym ludziom. A tym bardziej, drodzy państwo, możecie być pewni, że te pieniądze wszystkie trafią do tych poszkodowanych. Organizatorem koncertu był Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, Stowarzyszenie Szansa z Bielawy oraz redakcja portalu DDZ24.eu. Zamiast bez, podaruj mi wesoły śpiew, weronem złota okryj mnie, właśnie dziś jest nasz dzień. Zamiast trosk, podaruj mi spokojny sen, weronem ciszy okryj mnie. Przecież dziś jest nasz dzień.